wyjebali się. Strzelają do mnie. Mam za nich? Strzelają do mnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Traner, a to jest kolejny odcinek z gry Arma Life na trybie roleplay. Dzisiaj zobaczycie napad na bank, ja jestem policjantem i muszę odbić bank. Będą negocjacje, będzie świetna zabawa, co prawda skończy się jak się skończy, ale wszystko zobaczycie na końcu tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zasubskrybować, skomentować, zostawić like. Także zapraszam do oglądania. Jedź, dawaj, dawaj. Pisz ktoś, negocjator w drodze. Zatrzymaj się już tu. Podjeżdżaj tam. Ale nie podbiegajcie tak, żeby was zobaczyli. Normalnie tak się ustawcie. Ja zabezpieczam. Ty, ale mamy obowiązek go zabezpieczyć. Dawajcie, podjedziemy na blisko. Ja dam tutaj jedno. Właśnie, przecież możemy podejść na blisko, tylko nie mamy tych barierek, kurwa. Ja tam wjeżdżam. Nie podbiegaj tak blisko, Efe. Kurwa, gawasz. Bomba zaplantowana, jebnie, bomba plantuj, jebnie. Chodź, Efe. Grzejcie silnik w herce. Dobra. Wsiadaj na małe. Jak, co chcą? James, raport. Chcą za jednego zakładnika, którego mają jedynego. Wolny odjazd i brak helek. Nie, to bierz to, bierz to i bierz albo jedno, albo drugie. Nie no, tak mi się, graj na czas. Ja im oba. Dobra, czyli mam powiedzieć, taki... że się zgadzacie, tak? Powiedz, że dasz im wolny odjazd i jedną helkę w powietrzu na razie. Zobaczymy, co zrobią. Powiedz, że muszą wybrać drogę, na którą chcą mieć wolny odjazd, bo musimy zabezpieczyć miasto przed innymi cywilami. Słyszysz mnie, James? On mnie słyszy, tak, jest nie? Jeden na dachu. On mnie słyszy, czy nie? Nie wiem, tutaj na serwerze jak... To powiedz, że muszą wybrać drogę, która ma być wolna. Bo resztę musimy zabezpieczyć przed kapencjuszami. Ja bym się wjechał na ten bug. Nie wiesz. I tak ich rozjebimy. Mamy kolczatki? Oni nie mają nikogo na dachu, nie? Czy mają? No jest, jadam jest. Ale nogawo ma na niego oko. Jak się schowa, to pani zabije. Nie kręć. W ogóle sprawdza wszystko, czy się nie da strony w tym gościu? Dobra, co? Cała prawa strona ma być czysta, tak? Mhm. Dobra, czyścimy całą prawą stronę. Spokojnie, droga, z lewej strony prosto i tyle. Tak. Dobra, to ja zabieram za pewno. Zupo, jeszcze. To ja. Tylko my ty nie wiesz plan. Ha, bo nie mam na sobie znaczniku. No, to ci piesa nie. Dobra, ja już mogę się ubrać. A oni ci dali, czy chcą jeszcze herkę zdjąć z powietrza? No nie, oni jeszcze mi nie dają, bo jeszcze bomba nie wybuchła. Nie wiedzą nic tutaj, chodzę pewnie. Ja, jak bomba nie wybuchła, to możemy tam wjechać i się rozmieść. Ale... I bomba na jebki. To niech tam powie James, gdzie jest tak. Jak tam powie James, bo to można zrobić, wiedzieć czemu, bo jest jeden zakładnik. Jak on by go powalił, to byśmy nie wbili. Jak wyciągniesz zakładnika, to się tam wjebiesz od razu, byś dowodził tym. Ale ze zakładnika żywego. To James musi jakoś zakładnika wyciągnąć od... Beksem. A ty widzisz kogoś poza bankiem? W domkach, czy nie? Co mówisz? Czy kogoś poza bankiem widzisz? Nope. No to wszyscy są w banku. Ile ich jest? To jest tylko czterech. To easy. Jeden jest na dachu. Ilu naliczyłeś w środku negocjator? Dwóch. Czyli gdzieś może być jeden. Możesz tam... Drugi jest, jeden? Trzeci jest z tyłu, wtórywany. Możesz tam opisać mniej więcej, gdzie oni stoją? Środku. Jedno pytanie. Widzicie militarkę, czy nie? No. Ta wieża militarka. No. Czy ona jest czysta, czy nie? Jest tam, trafiłeś, jest na militarce. Oczywiście, że będzie na militarce, pięknie, bo ja nie wiem, ja nie wiem, dlaczego nikogo od nas nie ma. Na tej wieży, w sensie? Tak, tutaj tej wieży. Możemy zrobić tak, że weźmiemy cwala z militarki na zakładnika. A możemy go zmieć tamtąd? Tak. Wyjdźcie go, kurwa, z planszy. Nie, ale nie zabijajcie go. Nie, powalimy go, jak tylko powalić. My to możemy wjebać przecież. Skąd my mam wiedzieć, czy on jego jest? Dawaj, no. Uważajcie, on się na was też patrzy. Ale jak go weźmiemy, to poddajemy go za zakładnika, nie? Tak.
A jak nie, no to chuj, gdzie się żyć. Już może was już jesteśmy was zobaczyć. Tam stronę militarki, no, to Olaf, to tejzery. Zmieści, nie? Co? Tejzery. Tego zwierzę. Tak, tejzery. Tego powala. Wy tam idziecie, patrzy się. Nie obracaj się, nie obracaj się. Wchodzi, zbiega na dół. Jak patrzy się, jest celowany wejście, jest celowany wejście ze sparem. Jest wcelowany. Powalony. Dawaj, dawaj. Nie powalił się, biega dalej. Strzela, aha. Co to było? Otworzył ogień, bo się nie powalił, nie powalił, bo wiesz? Właśnie coś się zbugowało, bo się nie powalił. Skójgamy zakładnika. Powiedz, negocjator, mów, że mamy jednego z nich. Mów, że mamy zakładnika. Ogólnie to ja też go powaliłem, nie? I nic się nie stało. No, nie działało. Zbugowało, przez ten kurde to tam biega, kurwa. Ma ktoś krew? Ty, negocjator, słyszysz mnie? Tak, już im to przekazuję. Powiedz, że podaj zaraz krew, podniosłeś go medyk i że wymiana zakładnika za zakładnika. Ja mam krew. To jedna osoba w dół, jedna osoba w dół i będziemy przy banku stali, jak puścili zakładnik odjechać, chodźcie. Jedna osoba w dół nie zejdzie. No to chodź, ja idę. To idź, no. Bus do was podjeżdża, chyba z medykiem, ta chyba medyk. Dobra. Podjechał do nas medyk? Ta, to wygląda jak z do medyk. Dobra, to... Wymiana zakładników. Że albo wolny odjazd i jego gościu, albo zakładnik ginie. No tak, no to dajemy. To dajemy im skuter. Ale w tym samym momencie wymiana. No tak, dajemy im skutek o chłopa, ale Herek nie odpuszczamy, Herki zostają i dajemy im wolne odjazd. Podjedziemy tam. Czyli Herka będzie cały czas z nimi, a nie będziemy ich ścigać, ale Herka będzie widziała. Tylko Herka nikt nie gada, to git. No, czyli Herki zostają, no i git. Zgódź się na to. No i kurwa im się pojebał coś plan szybko, co? Tylko skuj go. Ja będę ten, nie wejdzie na ową. Chyba. Oni mają czym wyjechać w ogóle? Ile kasy mi zgasło? Mamy go. Zapierdalam. Dobra, to tak. Mówią, że albo dajemy im teraz człowieka z całą bronią i ten, a dopiero później wypuszczą... Powiedz, że broni nie dostanie. Powiedz, że broni nie dostanie, że bez broni go oddamy. Że oddajemy go im teraz, ale bez broni. Agawa, chodź tu. Wpijamy? Nie. Nie zgodził się, żeby bez broni był. No, chodź, bo tu jest... Ile wśród? On nie zgodził się, pyta się, czy mają zastrzelić zakładnika. Dawaj. No to co będzie kiedy? Poczekaj chwilę. Jak odpierdolam go, to my wchodzimy od razu. Nie, ja podjeżdżam, powiedz, że ja podjeżdżam z tym. Że ja podjeżdżam z ich człowiekiem. Albo teraz, albo nikt. On ma broń cały czas. Nie. Przecież ja go nie rozkuję, ja go dam skutego, oni go nie rozkują, rozumiesz? Dobra, jak coś, to ja już się przebieram w strój. Ale nie, cały czas. Cały czas negocjuję. Ja im dam go skutego, oni się nie zjarzą, że nie mogą go rozkuć. Dobra, dawać mi go. Ja nie rozkuwaj go. Powiedzcie, kiedy zakładnik wyjdzie z budynku. Drugi helikopter gdzieś koło nas lata. Wprowadź go tam. Jest dalej ten na dachu? Jest helka nad nami jakaś. Skitry się spryły. Siadaj. Jak coś to kurwa drzwi zamykam. Odejdź trochę tą helką, bo chcę nam chyba rozejrzeć. Odlatuj. Rozejrzyj się teraz po banku, gdzie oni są. O kurwa, skampiony. Jeden po prawej, jeden po lewej. Wyjdź teraz stamtąd. Jeden z bronią przy wejściu. Jakaś helka próbuje nam rotor ściąć. Kurwa, walcie do nich, bank jest. Nie. Odpal sygnał. Ty, ale czemu my tak daleko odwiozłeś? Daj mi tam podjechać, ty. Czekaj, nic nie ruszą helką. Mówi, że ma być rozkuty, że ma wrócić tam go rozkuć. Dobra, wisz w miejscu już. Sprayu. Mówi, że cywile rozpierdolę, go nie rozkujesz. To my ich rozpierdolimy. Wisz w miejscu, to nie, nas zramować. Nie, teraz wejdź tam jeszcze raz, cicho, rozejrzyj się w banku i go rozkuj. Będziemy widzieć, jak są rozstawieni na 100%. Dobra. O to mi chodzi, teraz go rozkuj. Spokojnie. A wiesz, żeby kto wie. Mamy idealną wbitę. Tył kogoś wykryło, z tyłu za bankiem kogoś wykryło. A tu z dachu chyba go kryje, wiesz? Dobra, i teraz na spokojnie. Jak go rozkujesz, to wyjdź stamtąd. Spray, jak na pragach. Nie możemy tak wbić. To jest ograniczenie, że musimy zrobić negocjacje. Nie możemy wbić, żeby wbić. Helka, rebelka. Jak tam modowany, ty. Dwóch chłopa w helikopterze wzięli. Zapierdalałeś do tej helki? Nie. Oni już są zestresowani sobie. Powiedz im, że za chwilę mogą paść strzały, ale nie do nich, tylko chłop do helki. Chłop z dachu zszedł. Gościu idzie. Dwóch typa. Ty Mickey Mike wrócił na akcję, a nie. Rozpierdolę, jak to podlecą.
My mu Gana nie zabraliśmy, ja pierdolę. Tak, o to ty, chodzi. Oni są rozjebani, dawaj, dawaj. Na teaser, Helka ląduje. Jak oni długo mają? Sprygu, dawaj. Helka lądują na dachu. Chodzimy czy nie? Nie, teraz nie. Oprócz Helka wylądowała. Helka wyszła. Wyciągają broń z tej Helki. I położyli się. Trzy? Ty, oni się wbijali na bank przecież. Dawaj. Wbijamy się czy nie? Tak. Zrywamy negocjacje najpierw. Chcecie wbijać. Właśnie. Co wbija? Ej, najpierw jest na ty strzelam, czemu strzelam? No dobra, no to napierdalamy. Dobra, zaczęli. No to zrywamy. Jazda, kurwa, Mohamed. No to jedziemy z kurwami, jak leci. Co to za kurwa kontener jakiś? To napierdala, a już widzę. Na górze, uwaga. Na górze. Dachu jest jeden. No i leży. Pierwsze piętro. Dziweczko mała. Będę po nim walił, spróbuję jakoś. Położył się. Na tym dachu. No kurwa, co? On mnie zaskanował! Dwóch na dachu. Dwóch jest na dachu. W środku odjebany jeden. Zakładnik żyje? Nie. Padł. Nie? Jakiś chłop kurwa przy mnie jest z przodu. Obniż lot. Oni się wjebali na brank. Mrówka się wjebała na brank. Są trzy ekipy. Mrówka się... kurwa na wejściu jest. Nie wiem, jakiś random. Wjebali się na banki. Odejdź sobie lub zostanie zastrzelony. Sio. Ale po pokańce kurwa, że koledzy bana dostali. Dobra, stuję. Halo, sprym. W środku odjebany jestem na balkonie. Jeden może być jeszcze na dachu, ale go nie widzę. Jeden za bankiem. To za bankiem, widzę go. Czemu ty na dachu zginąłeś? Dobra, leź do przodu. Słup jakiś odjeżdża. Słup rozwalony. Dobra. Jest za bankiem tam od kontenera, gdzie nasi byli. Dobra, plan jest taki, spróbuj gdzieś mnie wysadzić na tych polach, co są przed nami. A ucieka. Ucieka na południe. Walę po nim, widzisz go pilot? Widzę. Leć za nim. Tylko nie za blisko, żeby nas nie porobił. Jednie pole. Jeszcze strzału nie mam. Jest za pojazdem. Dobra, muszę trochę nawrócić na niego. Ja idę na wieżę, żeby tego z dachu ściągnąć. Tak. A drugiej strony się na niego podać. Tak, jeden jest na dachu jakby między kontenerami. Dobra, już stój. Nie odlatuj tak daleko. Ała, dostałem. Dachu napierdala. Waldzidę. Odlatuj wało. Na dachu jest. Cały czas z dachu napierdala do was. Tak. Nie widzę tej kurwy na dachu. Ono jest między takimi jakby, jak masz takie trzy bloczki na dachu, to jest o trzecim od strony dużej wieży zielonej. Drugi strzelec, masz przestrzał na dach? Tak, na dachu mam obserwuję. No wal po goście na dachu, widzę gość jest na dachu, wal po nim. Tak, widzę, wale. Drugi helikopter gdzieś wpierdalił za nas. Ta. Wal cały czas po tym na dachu. Biegnie do was tam na tym dachu. Jest jakby pod takim mniejszym daszkiem. Jak? Gdzie jest ten na dachu? Schowaliście tym daszkiem. Dobra, widzę. Przy klatce schodowej, tej zewnętrznej. Ta. Helka przed nami, chyba policyjna. Ja też jestem w budynku. Policyjna z cywilem w środku. Tak. Walę po niej. Chcesz, to może się podlecieć do niej bliżej. Nie, bo on ma downa. Furgonetka u sukienka się wpierdeliła, druga furgonetka. Dobra, wysadź mnie gdzieś, niech jeden strzelec tutaj zostanie. Trzymam jak coś w środku bank. Tam na polach, gdzie chcesz? Byle gdzie, tak żeby mnie nie odwalili i żeby ciebie też nie odwalili. Dobra, to w mieście. To ja mam zostać na helce.
Uważaj! Dobrze. Ja zostałem. Wy kontrolujcie dalej i strzelajcie. Kto żyje w ogóle na tym banku? Ja. Tutaj ta helka się zatrzymała, policyjna. Wywalony w nią, bo to klap. No, dawaj wierzę trochę, nie widzę banku. Dobra, z drugiej strony ci do niego podlecę, żebyś miał widok. Dobra, Freeza miałem jak pikłem. Czyli chłopie się wywalił na bank. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. No niestety skończyło się, ja zginąłem. Inna ekipa przerwała cały napad i zepsuła go kompletnie. Na szczęście zostali zbanowani na pewien okres czasu. I miejmy nadzieję, że będzie więcej akcji, które tym razem skończą się lepiej i będą fajniejsze dla obu stron. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i komentarzu. I widzimy się już wkrótce, także trzymajcie się i do zobaczenia.